poświęcają swój wolny czas i czytają regularnie co tydzień, po to, by nie tylko umilić czas, ale by wspomagać leczenie. W Szpitalu Śląskim w Cieszynie podsumowano kolejną edycję akcji Bajki, które leczą. Książki, bajki mają funkcje terapeutyczne. Staramy się tutaj wybierać takie książki, które czytelnicy, dzieci same nam podsuwają. Często to nie są te, które my wybieramy, musimy się dostosować. Z reguły są to książki oparte na ostatnich kinowych ekranizacjach, ale często też chcą poopowiadać, posłuchać naszych bajek z dzieciństwa. Często opowiadamy, ja obecnie swojemu synowi też opowiadam bajki, dlatego też jest mi łatwiej z mniejszymi dziećmi tutaj na oddziale pediatrycznym pracować. Akcja organizowana jest z jednej strony przez Wydział Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego, a z drugiej przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie. Chętnych do czytania nie brakuje. Wolontariuszy wybiera się z grupy uczniów cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych. No to miłe uczucie, jak się dzieci tak uśmiechają, jak się tutaj teraz odwiedzaliśmy. Bo dzieci sprawiają mi bardzo przyjemność, jak widzę, że są szczęśliwe. No. Przychodziłyśmy z koleżankami i wchodziłyśmy do sali, czytałyśmy dzieciakom bajki, opowiadałyśmy z nimi, spędzałyśmy czas. No, bardzo się cieszyły, były zaskoczone, ale ogólnie pozytywnie było. To był trochę stres, bo no, jak dzieci odbiorą, czy będą chciały w ogóle te bajki usłyszeć, ale jednak potem jak się przydało, to była taka radość, no i po prostu taka satysfakcja. Chodziło bardziej o to, żeby odciągnąć też rodziców, żeby mieli wolny czas, a dzieci, żeby też zobaczyły coś innego, jakiś inny sposób na spędzanie czasu. Lecznicze bajki czytane są dzieciom już od 5 lat. Edycję jesienną kończą mikołajki, a wiosenną wakacje są upominki, słodycze, książeczki. Staramy się urozmaicić te nasze pobyty, krótkie, ale żeby były zawsze niespodzianki, żeby było trochę rozmów, trochę czytania. Nie wszystkie dzieci są małe, czasami to trafiają się już prawie dorośli, 17-18-latkowie, więc też chwilę rozmawiamy, rozdajemy książki, różne opowiadania, publikacje. Do jednej edycji może zapisać się najwyżej 10 osób. Wszystko po to, by dobrymi chęciami nie sparaliżować normalnej pracy oddziału. Staramy się tą akcją tak koordynować, żeby nie być tutaj intruzami, żeby nie przeszkadzać w pracy codziennej oddziału, a żeby jednak była to miła niespodzianka dla dzieci. I oczywiście takim celem również jest połączenie wychowania zdrowotnego z taką właśnie troszeczkę inną praktyką, właśnie z czytaniem bajek. Bajkoterapia pomaga dzieciom w przezwyciężaniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Dzięki bajkom dziecko uczy się rozwiązywać trudności, identyfikuje się z bohaterem i rośnie jego poczucie wartości. Hanna Blocherz-Bacza, portal OX.pl.